Roch. Ona od dzisiaj, od dziesiątej, od dziewiątej daje. Kochani! Chciałbym powiedzieć tak dużo, że nie wiem od czego zacząć. Serce mam ściśnięte. Obeciałem się, bo mi się należy. Z radości. Z radości. Te wszystkie kartki, które od was dostałem, a których pewnie jeszcze dostanę sporo. Obiecałem sobie, że każdą jedną kartkę pokażę na żywcu i każdemu z was osobna podziękuję. Nie dam rady każdemu dzisiaj pojedynczo, ale cieszę się bardzo, że jesteście tutaj z nami. Widać, ile włożyliście energii dla tak skromnej postaci, drobnej jak ja, za co bardzo dziękuję. Wam, że dzisiaj przed rozprawą jeszcze wychowawca nie wiedziała o tym, że idę na sprawę. Zawołała mnie i mówi: panie Osadowski, jak pan już przejrzy te kartki, to pan musi je oddać do magazynu, bo oddziałowi nie dają rady sprawdzać pana celi. Muszę wam powiedzieć, że mógłbym zgrywać Gieroja, ale tak nie jest. Miałem dni ciężkie. I właśnie w tych dniach wyciągałem od was listy, pocztówki, kartki. Były dnie, w których się zastanawiałem, czy to wszystko ma sens, czy warto walczyć. Czy warto, bo przecież prawie ponad 3 miesiące, blisko 4 miesiące byliśmy za kratami. Ale kiedy was zobaczyłem, to wiem, że warto. Rodacy, kamraci, dziękuję! Ale żeby była sprawa jasna, dziękuję i tym, którzy są tutaj obecni, i tym, którzy byli obecni wcześniej na różnych sprawach. Czy jest Halinka z Bydgoszczy? Czy jest Halinka z Bydgoszczy? Jest. Dostarczyć. Halinko, chciałem powiedzieć, że widziałem was w dniu, w którym odbywała się moja sprawa. Stałaś przy wejściu, rozmawiałaś z ochroną. Ja jechałem windą. Nawet taka jedna osoba, fakt, że ją widziałem, że była bezcennym wsparciem. Bardzo dziękuję tobie, a na twoje ręce dla całego bydgoskiego kamractwa i wszystkich, którzy tu walczyli. Marcin Zaczepa. Dziękuję też tym, którzy przychodzili na wizytę, tak zwane lipo. Owszem, z tego powodu więzienie na Fordonie się przestraszyło i postanowiło mnie relegować do Włocławka, ale dziękuję wam bardzo, bo tam było mi lepiej. Muszę ze słowami uznania wypowiedzieć się o tych, którzy pracowali we Włocławku. Naprawdę ci ludzie traktowali mnie normalnie, w przeciwieństwie do tego, co działo się tu na Fordonie. Tutaj miałem być gnojony, tutaj miałem być uciskany, tu miało mi być źle, ciężko i nieprzyjemnie. Pisma nie dochodziły, do telefonów nie można było wyjść. Przeżyłem to dzięki wam. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. My tobie dziękujemy. 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 Jutro żywiec rano. Żywie, uwaga! Żywie dziś wieczorem. I o co ci? Uwaga, uwaga! Właśnie leci żywiec. Leci, leci! Leci żywiec. Nie mamy podkładów muzycznych, ale muszę coś powiedzieć. Jak zabrakło Osadowskiego, a ja wyszedłem na wolność, to strzelnic jest świadkiem,
że sobie sam musiałem podkład muzyczny robić. Było tak? Było! Sam se gwizdałem. Teraz uważajcie, kamraci. Zobaczyłem Osadowskiego po raz pierwszy od 1 lutego. Bo 1 lutego go jeszcze widziałem, jak stał naprzeciwko samochodu, w którym byłem więziony. I powiem wam tak, jak go zamknęli, to klęknąłem na kolano, upadłem na duchu, naprawdę. Wystraszyłem się, że no, nie wiedziałem, dlaczego go zamknęli. Nie mogłem, z mecenasem za długo nie mogłem rozmawiać. Dowiedziałem się 28 lutego, że go zamknęli. I chciałem wam też podziękować, żeście nie uciekli po stodołach jak myszy, tylko żeście się ścierali, kłócili, pisali, zakładali stowarzyszenia, rady kamrackie, że się działo. To spowodowało, że nie zgniłem w kryminale psychicznie i Osadowski też. Za to tutaj stoimy teraz we dwóch i wam pięknie za to dziękujemy. Bo my już teraz dostaniemy wyroki, które powiedziałem, wyeliminują nas. Poczekajcie. Ale te wyroki będą gwarantem, że nie knujemy. Nie planujemy sobie karier politycznych. Bo Osadowski już wszystko w życiu miał. Ja też. To już teraz możemy się tylko mścić. Tak? Tak. Chlałem. Dobra. Mieściłem komno. 12 maja, nie, 5 maja, przepraszam, Włocławek. Wychodzę na spacerniak. Powiem wam, że wielkości, ja wiem, 2 na 5 metrów, nic większego. Kiedy Wojciech mi napisał w listach, że ma ludzi, którzy się do niego zwracają, kamracie, sobie myślałem, Wojtek jak zwykle podnosi mnie na duchu. Idę na spacerniak i słyszę, dobrego dnia, kamracie! A Wojtek ma dzisiaj sprawę! Powiem wam, że teraz mi serce mocniej bije. Dzisiaj czułem się spokojny. Idąc na tą sprawę, spakowałem się rano, wpisałem ostatnie słowo do mojego więziennika, czyli więziennego dziennika, i napisałem tak. To jest ostatnie słowo, które tu zapisuję w murach więzienia. Przyznam się, że położyłem się, wyciszyłem, wyłączyłem radio i mówię, doczekam do tej sprawy. Ale powiem wam, że tak na pół godziny przed sprawą dostałem takiego wyrzutu adrenaliny, że należąco się telepałem. To nie jest łatwa rzecz. To nie jest łatwa rzecz. Nie życzę nikomu z was. Gdy wchodziłem na salę, bałem się, że się rozbeczę. Ale wasza powaga, wasza energia pozwoliła mi to przetrwać, za co bardzo dziękuję, choć wzruszenie było wielkie. Zobaczyłem tego faceta, Szymona. Szymon, bardzo dziękuję. Bardzo. Nawet nie wiesz, jak bardzo twoja postawa była w tym wszystkim ważna, ale i każdego z was. I powiem wam, że jak teraz opuszczaliśmy to więzienie, zrobili mi takie trzepanie, jakiego nie miałem ani razu. Bo musieli znaleźć, gdzie mam regulaminy, porządki wewnętrzne więzienia, ponieważ wiedzieli, że jak je wyniosę, to będzie coś złego. Dwa znaleźli, dwóch nie. Ale ja was uspokajam. Nie znaleźli, dlatego że on ich nie miał. Dobra, gadaj, spokojnie. Ja nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce, żebyśmy tu stali. Powiem wam, że dla mnie jest świetne, bo tęsknię za życiem. Za tym słońcem. Maksymalnie godzina dziennie i to często w tak rozładował się. I to często w tak zakratowanych spacerniakach,
że tego słońca było niewiele. Ale myślę, że wy wszyscy, którzy tu jesteście, włożyliście tyle swojej energii, że choć ja jestem, przyznam się szczerze, zmęczony, ale w ogromnej euforii, nie mam prawa nigdzie iść. Chcę z wami pójść, nie wiem, czy gdzieś na rynek. Ci, którzy są zbyt goszczy, wymyślmy to, usiądźmy sobie razem, porozmawiajmy, pobądźmy trochę. A może...